zostaliśmy rozbici! Odwrót! Dzień dobry, bardzo serdeczny. Witam was na moim kanale. Z tej strony wujek Bochum się kłania. Uszanowanko. I pomimo tej naprawdę bardzo stresującej sytuacji, zapraszam was na kolejny epizod z kultowego i epickiego The Elder Scrolls 5 Skyrim. Słyszycie to? Nie, moi drodzy, to nie jest to, co chodzi wam po głowie. To nie jest zadowolenie z błogiego wypróżnienia po skomplikowanym zatwardzeniu. Nic z tych rzeczy. Chłopięczy bogo talmorczyk dręczy. Chociaż teraz, przyznam szczerze, chyba nabił w gacie i to zdrowo. Ale moi drodzy, co się budziwić? No przecież jesteśmy w samym środku talmorskiej ambasady. No przecież to jest jakaś masakra, moi drodzy. I od 2 tygodni siedzę pod tymi schodami, między cholernymi skrzynkami, a cholernymi beczkami i tego wysłuchuję, tego jękania. No przecież to się odbije na mojej psychice. Jak to się w ogóle stało, że się tutaj znalazłem? Moi drodzy, za sprawą pewnego questu, który się zwie List Żelazny. Wygląda na to, że sprawy mają się jeszcze gorzej, niż podejrzewała Delfin. Smoki nie wracają tak po prostu do życia, lecz są wskrzeszane przez swoich pobratymców. Delfin podejrzewa, że to Talmor może przywoływać smoki dla własnych złowieszczych celów. Jej informator, Malborn, przemycił część mojego wyposażenia do posiadłości ambasadorki Talmoru. Tak, jasne, przemycił. To się znaczy, chciał przemycić. Mówi mi, chłopie, dajże ze 4 kałachy, 4 granaty, ja ci to tam przyniosę na drugą stronę, wciepnę ci to do skrzynki, se to kurna odbierzesz, będziesz potem miał lekko. Ale nie! Nie no, Proximo postanowił być kowbojem! On se myśli, no szkurde, chłopie, se strzelę prądami, se pokrzyczę trochę i se dam radę, nie? No i zostałem tutaj w samych laciach. Masakra jakaś to przecież jest. Mnie zaś udało się tam wejść w przebraniu gościa zmierzającego na przyjęcie wydane przez dyplomatę. Teraz muszę tylko odszukać jej gabinet i dowiedzieć się, co Talmor tak naprawdę wie o smokach. Moi drodzy, no fakt, znalazłem jakiś gabinet. Podsłuchałem pewnej rozmowy i znalazłem 2 czarne teczki na 2 ważnych bohaterów tejże całej opowieści. Tylko z tym, że moi drodzy, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Przechlapane mamy. Dlaczego mamy przechlapane? Ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy do czynienia z Talmorem. A Talmorczycy to są... To są skurweseły chędożone. One myślą, że są nie wiadomo kim. One chcą rządzić wszystkimi rasami. Tak, wywyższają się i w ogóle myślą, że cały Skyrim do nich należy. Karateki zasrane. Chodzą i strzelają tymi swoimi prądami. No po prostu no chodzą po całym Skyrim z tymi swoimi taserami, moi drodzy, i czaramara, hokus pokus, diabła stara. I po prostu no masakra z nimi jest, przechlapane. A tutaj mam takie 2 sztuki, chcecie je zobaczyć? Chodźcie, pokażę wam. Chodźcie, chodźcie. Tylko cichutko, żeby nas nie wykryli, bo będzie przechlapane, naprawdę. O, proszę bardzo. Tutaj stoi jeden. Zobaczcie, jak on się w ogóle ubrał do dzisiejszego odcinka, widzicie? Przecież on w tym wygląda jak gej. No masakra. A ten drugi... Czekajcie, ja go zajdę od tyłu. Dobra, spierdolony. Udało się! Zajumałem im to. Tylko jeszcze nie wiem co. Przeczytajmy. Co to jest? Co ja im zabrałem teraz? Gdzie są knigi? Co to było? Moi drodzy, wcześniej zajumałem im czarne teczki, to znaczy no po mojemu, bo one są skórzane, ale no po mojemu czarne teczki, czyli dowody obciążające takie postacie jak Delfin czy też Ulfric Gromowładny. Ale teraz, moi drodzy, mamy skórzaną czarną teczkę na Esberna? Esbern. Wykonane! Poszukaj informacji na temat powrotu smoków. Je! Yeah! I kolejny cel,
Spierdaluj z tej ambasady. No dobrze, moi drodzy, tylko se najpierw przeczytamy, coś my to zdobyli, nie? No bo jak sobie już tutaj życie narażam, to muszę wiedzieć dlaczego, no w imię czego. No kurde, bele, no przecież to nie ma tak. Stan. No dobra, poczytajmy o tym całym esbernie. Uciekinier. Pojmać. Najwyższy priorytet. Przyzwolenie emisariusza. Opis, mężczyzna, nord, ponad 70 lat. Że co? Esbern ma 70 plus? I tyle oto larba? Nie, no masakra. Przecież to się do TVN-u nadaje. No come on, za dziadkiem gonią. Posrało ich. Dobra, poczytajmy o jego historii. W czasach przed pierwszą wojną z cesarstwem Esbern był jednym z uczonych ostrzy. A, no tak, tych wyedukowanych to trzeba kilkim ich, bo lepiej jest sterować tymi głupimi. No dobra, ale skupmy się. Nie działał jako agent 007, lecz uważa się, że stał za kilkoma z najbardziej druzgocących operacji przeprowadzonych przez ostrza w latach przedwojennych, w tym w incydencie falineckim oraz ucieczce z więzienia Błękitna Rzeka. Przez wiele lat jego achta leżały odłogiem, co jest niewybaczalnym błędem mego poprzednika. Który? Wlazł do dziury? Został wezwany do Alinoru celem wymierzenia kary i reedukacji. Błędnie wierzono, że Esbern nie stanowi zagrożenia z uwagi na swój podeszły wiek i brak doświadczenia w terenie. Niech to będzie nauczką dla działaczy wszystkich poziomów, że żaden z agentów ostrzy nie należy do grupy zadań niskiego priorytetu. No i my też tutaj wyciągnijmy z tego naukę, że żadnego wroga nie należy ignorować. Niezależnie jak wygląda i ile ma lat. Wszystkim należy wymierzyć sprawiedliwość. Nie, 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 nie. Sprawiedliwość to będzie po naszej stronie. Teraz uwaga, bo są uwagi. Jako że wciąż nie znamy powodów i znaczenia powrotu smoków... Jako że wciąż nie znamy powodów i znaczenia powrotu smoków... Czyli tak, podsumujmy to teraz wszystko. Bo mnie się teraz te puzzle układają, słuchajcie, w jedną piękną całość. Bo Delfin myślała, że Talmorczyki mieszają swoje paluszki w powrocie smoków, że wykorzystują smoki do własnych celów. A tutaj się okazuje, że oni też nie wiedzą, skąd się smoki wzięły, dlaczego one wróciły. Kruca jego fuks. No to mamy 1-1. Robi się ciekawie. Uznałem pojmanie Esberna za misję o najwyższym priorytecie, gdyż słynie on jako ekspert od smoków. Holender jasny, będę musiał tego Esberna przytulić, zanim przytulą go Talmorczycy, bo ja go przytulę i puszczę, ale Talmorczycy tak go przytulą, że raczej on już nie będzie miał czym oddychać. Z żalem stwierdzam, iż w tej kwestii wciąż wiele nam brakuje do... Czego? Ostrzy. Proszę bardzo, świadomość ze swojego położenia. To też bardzo rozsądne. Wywodzą się oni od akawirów, a ich wiedza na temat smoków cały czas przewyższa naszą, w wielkiej mierze teoretyczną. Archiwa świątyni Władcy Chmur, uważanej za największą i najstarszą skarbnicę wiedzy ostrzy, uległy niemal całkowitemu zniszczeniu w wyniku oblężenia. Mimo usilnych prób rekonstrukcji straconych informacji, doszliśmy do wniosku, że wpisy dotyczące smoków zostały albo usunięte, albo zniszczone przed natarciem. Dlatego też osoba Esberna jest dla nas najlepszym sposobem poznania powodów, dla których wróciły smoki. Nie można wykluczać, iż same ostrza są w jakiś sposób powiązane z tym fenomenem. Jeden po prostu rzuca podejrzenia na drugiego. Bardzo ciekawe się to robi. Naprawdę. Otrzymaliśmy niedawno pewne informacje, iż Esben wciąż żyje i ukrywa się gdzieś w pękninie. Przesłuchania możliwego naocznego świadka trwają. Musimy działać ostrożnie, aby nie zaalarmować Esberna o niebezpieczeństwie. Jeżeli w istocie przebywa w pękninie, nie może nam uciec.
Ha! Przesłuchania możliwego naocznego świadka trwają. To ten, co nabił właśnie w gacie. Ha, ha. Czyli Esben siedzi sobie spokojnie, mam nadzieję, i bezpiecznie w pęklinie i popija sobie teraz kakałko. A my tutaj mamy przechlapane. A, no masakra jakaś przecież to jest. Ale ta kniga rzuciła nam cień na to, na czym stoimy. A stoimy na tym, że dalej mamy przechlapane i wiemy, że Talmor tyle wie o powrocie smoka, co sama Delfin i Ostrza. Także, robi się naprawdę bardzo ciekawie. No i co teraz? Co teraz? Co teraz? Teraz to ja muszę stąd jakoś wyjść. Kruca jego fuks. Słuchaj, szpiegu. Mamy twego wspólnika, a ty jesteś w pułapce. Poddajcie się natychmiast, albo czeka was śmierć. Mają Esberna. Nie, mają Malborna. Moi drodzy, co ja mam teraz zrobić? Ja teraz muszę jakoś... Zobaczcie, ja muszę jakoś stąd wyjść. Ja nie mam żadnej broni. Ja mam tylko jedną stalową strzałę. Co ja z tego mam zrobić? Waciki! Nawet się nie da nam. Co ja teraz... Co ja tu w ogóle mam do dyspozycji? Zabiję ich chlebem. Albo przywitam ich chlebem. Ale wątpię, żeby to podziałało. Dobra, spójrzmy, co ja tutaj mam za czary dostępne. Może, kurde, po kolei jedźmy. Dębowe ciało? Nie. Kamienne ciało? Nie. To jest tylko... ochrona. Ale ja przecież muszę walczyć. Czym ja mam walczyć? Wiem, światełkiem im poświecę po oczach. Płomień świecy. Nie, nie mam czym walczyć. O tym nawet nie ma mowy. Błyskawica, iskry. Ale to tylko daje po 25% obrażeń. O, jakby dawało po 50% obrażeń. A zresztą ja nie mam zbyt dużej staminy w magii. Bo ja nie idę w magię. Ja jestem nordem. Ja po prostu walczę stalą, a nie magią. I co ja mam teraz zrobić? Ognisty pocisk. Płomienie, zginę marnie od tego. Tutaj co jest? Przywołanie. Przywołanie Atronacha Ognia. Co to jest ten Atronach? Aha, to jest ten taki drzewiec fruwający i rzucający prawdopodobnie chyba płomieniami. Ognia, czy kurna coś. No tak, ognia, no bo to jest Atronach Ognia. Co jeszcze tutaj mam? Przywołanie chowańca. Przywołanie chowańca. Co to było? A nie było to... Czekajcie. Przywołanie chowańca to chyba taki wilk, pamiętam, przy mnie biegał. Ale na cholerę mi... Czy ja powiedziałem wilk? Wilk! Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Jest! Jest! Postać bestii, moi drodzy, kiedy czuję się naprawdę zagrożony, kiedy jestem, że tak powiem, wręcz przypięty do ściany, wtedy wychodzi ze mnie bestia. Tak! Tak! Muszę gdzieś być. Tak! Do dzieła! Trzeba było to przyłapać. Tak! Holender! Po prostu gin! Szybko jedz! Wdychaj, obleśne stworze! We mnie bohatera prądem! Malbor, ty na mnie? Pojebało cię? Gość! Zaatakowałeś mnie! To wszystko? Pokonałem ich wszystkich? Nie!
ja się normalnie wzruszyłem. Zabiłem ich wszystkich. Jest! No to co z tego, że ze mnie zrobił się pies? Ale najważniejsze jest to, że ich wszystkich po prostu... No pozabijałem ich, ale teraz ja chcę być człowiekiem z powrotem. Hej ty, bestio. To jest dobre. To było dobre. Moi drodzy, ja wam przypominam, że walka z Talmorem wcale nie jest łatwą walką. Ja nie miałem innego wyjścia. Musiała ze mnie wyjść bestia. Hejku, co mnie tak nos swędzi? Masakra. No bo mi wiatraczek dmucha na twarz. Bo gdyby nie ten dech, to by tutaj człowiek w tym pokoju zdechł. Mam tutaj 28 stopni Celsjusza. Masakra przecież jakaś to jest. No ja chcę być z powrotem człowiekiem. Co tutaj trzeba zrobić? Odczekam. Godzinkę? Wystarczy? Ludziem chcę być! No! Ale dlaczego od razu nago? Dobra, pozbierajmy teraz znajdźki z tego wszystkiego tutaj. Złoto, wytrych. Elfia buława. To się może przydać. Co tutaj jeszcze? Granat. 500 bierzemy. Wartościowe. To też bierzemy. Malborn był nadziany, skubany. Idziemy przeszukać tych talmorskich żołnierzy. O! Elfi lekki hełm bierzemy. Elfi lekki pancerz bierzemy. Buty bierzemy. I rękawice bierzemy. Co to jest? Klucz do zapadni? Moi drodzy, nieważne jakie są klucze i do czego. Bierzcie! Każde klucze bierzcie. Elfia buława. Bierzemy. Stalowy topór wojenny. Bierzemy. Złoto 15. Ametyst. Dobra, też bierzemy. Następny. Do przeszukania. O, tutaj są aż dwa klucze. Klucz do komnaty przesłuchań. Bierzemy. Do zapadni już mam, ale też bierzemy. Winko bierzemy. Będziemy celebrować tą chwilę. Tego. Okej. Czy tutaj ktoś jeszcze jest? Nie wiadomo, kto się tutaj jeszcze zjawi. Zostaliśmy rozbici! Odwrót! Przesłuchajmy jeszcze tego tutaj biedaka, ale zanim to zrobię... Klucz, dobra. Co jeszcze? Sól, bierzemy. Trucizna kondycji, bierzemy. O, zwoje, aż dwie sztuki, bierzemy. I już tałzenek wpadam do kieszeni. Och, tak, 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 tak. I jaki pierścień ma skubany. Rzucanie czarów zniszczenia kosztuje o 17% mniej. Energii oczywiście, bierzemy. Drobny klejnot duszy też bierzemy. Okej. Dobra, moi drodzy, ubierzmy się, bo nie wiadomo, co mnie tutaj spotka jeszcze. Kurza, jego twarz. W takim razie przedmioty. Teraz tak, lekki hełm, bierzemy, lekki pancerz, buty, rękawice i przydałoby się ubrać. Buławy mam aż dwie i stalowy topór wojenny. To może w ten sposób, co? To jest na mnie za ciasne. Nie, no Nord w takiej zbroi. Dobra, ale mam czym walczyć. Nie jestem już taki bezbronny. Na wszelki wypadek, na wszelki wypadek. Ja sobie coś jeszcze tutaj, słuchajcie, wybiorę. Tylko co? Gdyby mnie zaatakowali. Co? Nie mogę mieć postaci bestii już? Czemu? Mocy można używać tylko raz dziennie. No siwy dym! Co jeszcze tutaj mamy? Taniec śmierci. Kunia. Zew bojowy. Cele uciekają przez 30 sekund. Okej. Biorę to, tak na wszelki wypadek. Bo niech mi ktoś jeszcze tutaj wyskoczy, to wtedy co będzie? Chociaż, co to jest? Odwrót! Okej. Dobra, wracam się po tego biedoka. Chciałem tylko sprawdzić, co to jest. Mówiłem ci, że nic więcej nie wiem na ten temat. Ale jaki temat, chłopie? Ja tu nie przyszedłem ciebie torturować. Chociaż ja wiem, jak to wygląda, ale nie zwracaj na to, co mam w ręce, okej? Co? Kto?
Więc czego chcesz? Przybywam w pokoju, bracie. Uwolnię cię, proszę bardzo. Proszę, już cię tutaj stąd uwolnię. Tak, jasne. Chodź. Widziałem, jak strażnicy wynoszą tędy ciała. Ta droga na pewno dokądś prowadzi. Która ta? Ta tam, co przed chwileczką na niej byłem? No dobra, okej, spoko. Ale kim ty w ogóle jesteś i co ty tutaj robisz? Ej, czy ja cię nie widziałem w bani? Nie, na bani. Nie sądziłem, że spotkam tu brata z gildii. Złapali mnie w szczurzych norach. Bezczelne gnojki. Trzeba dać im nauczkę. Ta! Ja ciebie poznaję. Teraz jak się tak dobrze przyglądałem twojemu ryłu... Tak, faktycznie, ja cię widziałem w pękninie. Spoko. Dobrze, no to idziemy, chłopie. Jak chcesz, ale chodźmy już. No przecież mówię. Come on, chodź. Bo za chwileczkę przyjdzie ich więcej. No, come on. No chodź. Dobra, uciekamy tędy. Do cuchnącej jaskini. Uwaga! Tam coś jest! Albo niedźwiedź, albo troll. Chyba coś słyszę. Zamknij mordę! No gdzie tam, chłopie, lecisz? Daj mi namierzyć cel! To nie jest niedźwiedź. Oczywiście, że nie. To jest zasrany troll śnieżny. One są niebezpieczne, naprawdę. Dobra, spróbujmy. I nakopiemy mu teraz do dupy. Jemu to nic nie robi. Dobra, uciekajmy, bo z trollami nie ma żartów. Uciekajmy stąd. Uciekajmy! O. Powiedzcie mi, że on wyszedł z tej jaskini razem ze mną i go zabije na śmierć. Co jest? Noż kurwa! Jeszcze to mnie teraz spotkało? O nie! To już wolę tego trolla! Cholera jasna! Serio? No to mamy przechlapane! Nie ma mikstur! Nie! Czekajcie! Nie to! To! Czy ja tutaj coś mam? No przecież to jest za dużo! Najpierw cholerne... talmorczyki, potem cholerny troll, a teraz za dodatek jeszcze cholerny smok i to ognisty. Mogli już dać tego lodowego, z nim bym sobie poradził. Co to jest? Gdzie jest cholerny smok? Jakby mi łuk dali, cokolwiek. Gdzie on jest? Tu! Od dupy jego strony weźmiemy. Tak! Ja już nie mam czym się bronić. Leczenie. Na jedną rękę. Magia przybywa mi z pomocą. To się nie skończy dobrze, coś tak czuję. F5, szybki zapis. Na wszelki wypadek. I teraz go. Magia. No, ja cię nie przepraszam. Ale dlaczego ja? Ładuj się szybciej, magio. Stamina. No ja nie mam innego wyjścia.
Nie, no to się kurwa do TVN-u nadaje. Gdzie on jest? Ląduj ty, szmato. Ląduj! No to w pizdu wylądował. Ląduj, mówię! Jeszcze cholerny jakiś upiór lodowy. Może tu jeszcze kuźwa zawołajcie, nie wiem kogo, Hitlera! Nie jest dobrze. Dobra, smok walczy z upiorem lodowym. Szansa dla mnie. To koniec! Co ja tutaj mam jeszcze? Co ja tutaj jeszcze mam? O, magia! Kondycja! Ale nie, 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 nie! Dajcie mi może coś do jedzenia! O, shit! Co to jest? Co? Zdrowie i kondycję celów? Serio? To miało mi pomóc, tak? Rozumiem. Świetnie, mamy jakieś mikstury o nieznanym efekcie. To może mi równie zaszkodzić, co pomóc. Po mnie! Fuck! Ach. Ja tu już jestem cały mokry. Masz ty zasrańcu. Uciekać od ogona. Okej, okay. Dawkujmy sobie tą magię. Nie od razu wszystko wyżłepać. Stop. Gdzie jest broń pod ręką, ja się pytam. Stop. Teraz szybko magia. To nie to, ja tu zaraz zginę. Zew bojowy. Postać bestii zaktywowała się? Jak to? Jak to się stanęło? Jejkuż, gdzież to jest? Leczenie. No nie, fuck! Co za posrana, chora sytuacja. Do 3 razy sztuka. Stop. Okej, 2 buławy, bo mają większe obrażenia. Kuźwa. Leczenie. Okej. Stop. Teraz tak. Damy sobie teraz do ulubionych. Tak jest. Tak. Gdzie jest 2 buława? Gdzie to mi wrzuciło się? Okej. I napierniczamy. Syn. Dobra. Leczenie. Czy ja zdążę się wyleczyć? Cholera, siła ognia jest za duża.
że to musiał być cholera ten smok. Tam wylądował. Uciekajmy od niego. Nie dosięgnie mnie tutaj. Regenerujmy siły. Okej, okay, teraz szybko. Do inwentarza. Tutaj miałem taką fajną, proszę bardzo. Kondycje, ale magia. Jest. Nie widzi mnie. Okej, okay, teraz ja tak, przejdę sobie na dwie buławy. A może go tak magią? Magia tutaj się na nic nie przyda. Do dupy jest ta magia. Prawdziwy Nord walczy elfią buławą. Masakra. Dobra, wykorzystajmy to, że on sobie gdzieś tam poleciał. To nie dla Nordów, magia i te inne. Nord to stalą walczy. Ale smok tak jakby, zobaczcie co się z nim dzieje. On tam z kimś walczy. Teraz miał bardzo dużo obrażeń. Gdzie on jest? Mam szansę. Gdzie jesteś ty latający skurwiu? Do mnie motylku! Cip, 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 cip. Taś, taś! Do lwa, kurwa, do lwa. Gdzie on jest? Chodź tu, zasrancu. On tam z kimś walczy. Z cholernym, lodowym upiorem. Jest! I teraz przyleci jeszcze jeden smok i mnie coś trafi. Nie no, to jest wojna, ludzie. Pieprzone Wersteplate. To jest Mortal Kombat, kuźwa, a nie epicki i kultowy The Elder Scrolls V Skyrim. Czy to już wszyscy? Czy ja już ich wszystkich zabiłem na śmierć? Naprawdę? Poszli już sobie. To był koszmar. To się wszystko się to odbije na mojej psychice przecież. Co to miało w ogóle być? Wszyscy na mnie. O nie! No kto sobie tutaj kurwa jaja robi? To jest normalnie jakiś obłęd. Nie, nie. Lecz się, cholero! Ja nie pokonam tego smoka. Gdzie on jest? Tu cholera! Panie, dajże mi szansę! Zatukę cię, ty gnoju! Ja mam dość! Ja mam dość! Ja mam dość!
Serio wam mówię. To jest... Ja mam dość. To jest niemożliwe. Ja stąd wychodzę. To jest jakaś masakra przecież. Co to kurwa ma być? Masakra. Czekajcie. Nie. To jest po prostu jakiś obłęd. Oh, shit! Dobra, spróbujmy. Nie mam innego wyjścia. Może się szybciej będziesz przeistaczać, co? No chodź, smoczku. Chodź. Pogadajmy. Yes! Ale to jeszcze nie wszystko. Dobra, zapiszmy tą grę szybko. Tak, ale to jeszcze nie... To jeszcze nie jest wszystko. Tam coś jeszcze biega. Czy ja teraz mogę się uleczyć? Gówno mogę. Nawet inwentarz mi się nie otwiera. W takim razie, szybko. Przeczekajmy tutaj godzinkę. Przebiorę ludzką postać i wtedy się wyleczę. W takie zimno. Anis, gdzieżeś ty była, cholera jasna? Gdybyś ty widziała, moja klaczo wierna. Przez co ja tutaj przeszedłem? No niech mnie ktoś przytuli. No przecież to jest jakaś masakra. Dobra, przedmioty, ja się w coś muszę ubrać. No przecież krótca fuks, nie będę biegał tutaj po nagu. Masakra. A ja tutaj miałem. Czemu ja tego nie ubrałem? No bo człowiek po prostu działał w afekcie. No, mógłbym to wszystko poubierać przecież. I miałbym troszeczkę więcej tutaj, o, przynajmniej przed porażeniami bym miał ochronę. Ach, to jest jakiś obłęd. Dobra, mam duszę. Ale teraz jeszcze chcę złoto, smocze łuski i kości. Dobra, Anis, chodź tutaj, koniku. Dam ci do siodła. Proximo. No przecież ja tego nie będę dźwigać. Ja już dość się dzisiaj nawalczyłem. Przez koszmara przeszedłem dzisiaj. To wystarczy. No przecież to jest jakaś masakra. Wszystko przeciwko biednego mnie. Ale udało się. Jest! Pokonałem ich wszystkich. Tak! Dobra. Siadamy, koniku. To znaczy wsiadamy. Ja wsiadam. No masakra. Widzicie? Mówiłem, że to się odbije na mojej psychice. O, siwy dym. I co teraz? Co teraz z tym całym questem? Ach. Dobra. Bo widzę, że się tylko... Jego końcówka zmieniła. Za pomocą jej informatora Malborna udało mi się wejść do posiadłości w przebraniu gościa zaproszonego na przyjęcie do ambasadorki. Teraz już wiem, że Talmor, podobnie jak my, błądzi po omacku, przetrząsają pęknię w poszukiwaniu członka ostrzy imieniem Esben, który ich zdaniem może wiedzieć, co oznacza powrót smoków. Pomów z Delfin, a gdzieś ona jest teraz, na litość boską. Pewnie będzie, przypuszczam, w Rzecznej Puszczy. No tak. Tu jest Rzeczna Puszcza, tak? Pomów z Delfin i odbierz swoje wyposażenie. O tak, ale. Czekajcie, gdzie ja jestem? Ja się muszę uspokoić. Ja tutaj jestem już cały mokry. Koszulka się do mnie klei. Mam tutaj ciepło. Przeszedłem przez
totalny koszmar. Widzieliście, przez co ja przeszedłem. Smog mnie opalał na grilla. Przegrałem kilka razy, ale ogólnie to ja wygrałem tą wojnę. To nieważne, kto przegrał walkę. Ważne, kto wygrał wojnę. Ja wygrałem. Wszystkich pokonałem. Do Samotni jeszcze pojedziemy. Dlaczego tak, a nie inaczej? Bo tam w tawernie przecież mam swoich towarzyszy. Tam jest Lidia przecież i kogo ja tam jeszcze zabrałem ze sobą. Już nie pamiętam. Ale chodzą musimy... Chodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu. Łowców wampirów czy coś takiego. W starej twierdzy nieopodal pękniny. A cicho mnie rozważam tu teraz. Rozważam przyłączenie się do nich. Idziemy tutaj po moich towarzyszy i jedziemy, słuchajcie, bryczką do Białej Grani. A z Białej Grani, no po prostu do Rzecznej Puszczy ja sobie sam pojadę. Tata mówi, że nie zobaczy już Rogwira, ale nie chcę powiedzieć dlaczego. Dziecko. Czołem. Jak masz na imię? Jesteś przyjazdem? Czym się zajmujesz? My name hero. Proximo hero. Hej. Witaj w mrugającym ślizgaczu. Przepraszam, czy... Ta, jak ona się nazywa? Aha, Lidia. Czy ona już wyczerzwiała? A może leży na kacu? Bo się świetnie tutaj bawiła ostatnio. Wiesz, ona jest ta kobieta. Gdy strudzisz się podróżą, pamiętaj o mrugającym ślizgaczu. W czym ci mogę pomóc? Lidia. Musimy pogadać. Życzę ci wielu szczęśliwych lat, Tanie. Nie. Słuchaj. Musimy pogadać. Weź swojego konia. A ty masz w ogóle jakiegoś konia? Nie krępuj. Ale chwila. Ja tu miałem jeszcze jedną towarzyszkę, z tego co ja wiem. Ja tutaj kogoś zwerbowałem, tylko nie umiem sobie przypomnieć kogo. Ja tutaj mam dwóch towarzyszy. Krótca, nie macie tu światła! Światło niech się stanie! Panią, czy mieczem? Jeśli zechcesz, by coś zginęło, zabiję to. Wystarczy, że mi zapłacisz. A po co? Ja mam tutaj bezinteresownych kumpli. Ja tutaj kogoś jeszcze werbowałem. Jestem niemalże pewny. Ale gdzie jest teraz ten ktosiek? Jego nie. Czekajcie, no. Ja to muszę sobie zbadać, bo inaczej nie spocznę. Gdzie to jest? W różnych? A więc tak. Tia! To ona jest! No, właśnie. Command. Follow. Tak jest. Idziemy jeszcze do Lidii. Lidia? O, ładne kolory. Lidia. Command. Follow me. Szczyt, znów cię widzieć, Tanie. No, idziemy. Słuchajcie, nie będziemy tam biegać po całym Skyrim teraz, bo czasu nie ma. Ja dużo czasu straciłem, słuchajcie, na to, żeby wyjść z tych cholernej ambasady talmorskiej. Po prostu weźmiemy sobie taksówkę do Białej Grani, no i tyle wam powiem. Jeszcze ktoś mi tutaj teraz dzwoni. No co za nerwowa sytuacja, co za nerwowe spotkanie. Okej, moja żona do mnie pisała. Poprosiła mnie, abym poszedł do sklepu jeszcze. No to pójdę, ale potem. Tylko ja najpierw się muszę uspokoić. Światłość! Hola, hola! Gdzie z tymi czarami? Nie wkurwię mnie, bo ci przypierdolę. Anis, jedziemy. Ja już się dość tej stresu się najadłem. Do dupy mi go dej! Tutaj ja dyktuję warunki. Ja chcę światłość, to ma być światłość, bo ja chcę światłość. I będzie światłość. I koniec. I kropka. Ja wygrałem z Talmorczykami. Pokonałem smoka. Z lodowym zwierzem jakimś tutaj walczyłem. Jest ta cholerna taksówka. Hej, you! Potrzebuję... Mogę zabrać cię do dowolnej ze stolic dzielnicy. Serio? Dokąd chcesz jechać? Do Białej Grani. Gdzie jest Biała Grań? Ile? 20 zł? No dobre, niech będzie. Tania ta taryfa. Łaź na wóz i spadamy. No, i to się mnie podoba. A czy wy macie podczas podróży... Lepiej pośpiesz się. O catering pytam! Czy macie co do żarcia? Orzeszki przyda mi. No dobra, nie było pytania. No co no, bo jakbym sobie sam pojechał na koniu, to by było bardzo nieuczciwe z mojej strony, no bo kobiety by za mną latały, nie? Pieszkobusem by jechały. A tak to wszyscy taksówką sobie zajedziemy i będzie gites, nie? Tak sobie myślę. Proszę bardzo.
Co? To ty źleje? To ty źleje deszcz? Piorunami z góry ciasko. No dlaczego ten Skyrim dzisiaj jest... Dobra, dobra, już nie narzekam. Jezus Mario. O, cizu się słodki. Idę pohandlować z kotami. Holender. Co to się dzisiaj tutaj... To jest najgorszy mój dzień w moim życiu w Skyrim. Kocie. Dłużej, tak? Mam coś na sprzedaż. Rozejrzyj się. Nie, to ja mam coś na sprzedaż. Słuchaj, sprzedam ci takie fajne pierścionki. Chcesz? A gdzie są moje pierścionki? Jak to? Przecież... Gdzie są moje pierścionki? To ci sprzedam, kocie jeden. To ci sprzedam. Ale chwileczkę. Przecież ja miałem pier... A, miałem. Ale nie w tym wcieleniu. Przecież ja tam to miałem, owszem. Ale zabili mnie. I już nie mam. Dobra, bier se ten pierścionek. Tego ci nie sprzedam. Dobra, co ci jeszcze mogę sprzedać? Ja tu miałem dwa... Co? To ci mogę sprzedać w cholerę jasną. Tego nie chcę. Dobra, tak nie będziemy się szarpać o dwa dudki. Bierz to. Zadowolony, kocie? Oby twoja droga doprowadziła cię do ciepłych piasków. Oby twoja kuweta zawsze była sucha. Pomimo tego deszczu, kocie. O mać, idziemy do domu. Przeczekamy ten deszcz. Dobra, dziewczyny, wy tutaj już, tak... No za mną, no, pieszkobusem, no. Chciałem wam powiedzieć, że wybaczcie mi to, że was tutaj zostawiam, ale wiecie, deszcz pada i te sprawy. Zajedziemy do domu, strzelimy sobie kubek sake i pojedziemy do tej rzecznej puszczy, tylko przestanie padać. Na litość kurna boską. Dobra. Anis, do stajni. Ja nawet nie mam teraz swojego ekwipunku. No masakra przecież to jakaś jest. Anis, weź, że jeszcze ty nie utrudniaj sprawy, dobra? Dobra, czekaj, kobieto. Oddaj mi te kości i te łuski. Tak jest. Ja to sobie od razu przeniosę do kuźni. Czego ci potrzeba? Pilnuj. A jaka cwana, pod dachem. Jala wszystko w pąsiu tutaj. Nie to, nie to. Materiały rzemieślnicze. Dobra, mamy tutaj kości, dorzucimy więcej. Kości zostały rzucone. Proszę bardzo. Umieść. Tak jest. Na razie sobie składujemy, a potem będziemy krawcić. Co jeszcze tutaj mogę zostawić? Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry, Jala. Chodźcie, idziemy. Idziemy na browara do domu. No kurcze piórko, no przecież to masakra jakaś jest. Och. Niech bogowie czuwają nad tobą podczas bitew. Skończ pierdzielić. Gdzie one byli, kiedy ja walczyłem ze smokiem? Do jasnej niepodległej. Dobra, ja się idę przespać. Od razu w tych łachach, tak jak jestem, słuchajcie. Jestem taki normalnie, jestem wyrąbany jak koń po westernie. Dobra, ja idę spać. Prześpimy się, a będziemy spać, słuchajcie, bardzo długo. Z 12 godzin, ja muszę wypocząć. I to jak się patrzy. Och. No przecież kurde, jakby nie było, ta moja zwierzęca natura mnie uratowała. O 4 nad ranem? Nie, pośpimy jeszcze trochę. Prześpimy się z jeszcze... Nie no, 5 godzin to jest przesada. 6, w pół do 8. Dobra, w takim razie wy tutaj będziecie czekać na mnie. Command, relax. Życzę ci wielu szczęśliwych lat, Tanie. Tia, command, relax. W czym chociaż ci mogę pomóc? Ty pójdziesz ze mną potem tam, do Białej Grani, bo będziesz pilnować mi domku w Białej Grani. Ale to dzień dobry. Potem. Dzień dobry. Na razie czym chata bogata. Ja tutaj muszę co sobie zjeść. Śniadanko. Mam jakąś zupę?
Pożywienie. Co? Pusto w lodówce? Masakra. To przynajmniej chleba chcę zjeść. Co? Też nie ma chleba? W dupie mam. Jadę do tej rzecznej puszczy. Ja chcę odzyskać wszystkie moje rzeczy. Ralan, jak ja nie jem, to ty też nie jesz. No. Żeby mi to było przedostatni raz, bo po pysku dostaniesz. Masakra. Bezczelny Ralan. Kuźwa, kogo ja ci mam pod tym dachem? Niewdzięczne. Słoneczko. Dobra. Anis, jedziemy do rzecznej puszczy. To niedaleko. Patataj, patataj. Och, przez co człowiek tutaj musi czasami przejść. Normalnie ja się czuję jak po szychcie na hucie. Która to minuta spotkania? 50? Już? To już jest 50 minuta spotkania? Jak? Kiedy? Jak to możliwe? Dobra, jedziemy, słuchajcie, do Delfin. Jestem ciekawy, co ona mi teraz powie. Ja tutaj wiele złych rzeczy zrobiłem. Wiele. No, zły ze mnie tutaj jest złoty, znaczy smoczy dzieciak. Zły smoczy dzieciak. Bardzo zły. Nabroiłem tutaj. No trudno. No ale jak trzeba, to trzeba. No niby, że w dobrej intencji, no ale to jednak, no czasami są rzeczy, które tutaj się robi wbrew swojej własnej woli. No tak. Taka jest ta gra. Ona nam po prostu mówi, kim my tak naprawdę jesteśmy. Rzeczna puszcza. Spadaj, miłosiu, z drogi. Co ty sobie myślisz, że co? Że nie dam ci rady? Ja ci nie dam rady. Człowieku, stado smoków już wybiłem. To znaczy się łosiu. Jak tam nie będzie delfin, to nakopię i do szmat. Dobra, jest tutaj. Ciekawe, co ona mi teraz powie. Bohater przylazł! Sake! Gdzie ona jest? Na dole. Idziemy. Hej. Mamy pokoje i jedzenie. Potrzebujesz pokoju? Porozmawiaj z Delfin. Czy tutaj coś się stało, gdy mnie nie było? Mamy tutaj w rzecznej puszczy coś w rodzaju miłosnego trójkąta. Fendal oraz Sven. Obaj walczą o uczucia Camilli. No tak, to tak, to już wiem. A coś jeszcze oprócz tego? Nikt nie ufa tym magom z Akademii na dalekiej północy. Bogowie tylko wiedzą, co oni tam knują. Ty pierdzielisz się coś od rzeczy, chłopie. Gadaj mi coś, czego ja nie wiem. Masakreła to jakaś jest przecież. Do następnego razu. Trzymaj się, lady. Hej, delfin! Gili, gili, jestem. Gdzie ona jest? Przynajmniej udało ci się wyjść z tego cało. Przechowałam twoje rzeczy u siebie w pokoju, jak delfin. Ci obiecałam. Nawet mnie nie wkurwiaj. Wiemy coś więcej? Talmorczycy nic nie wiedzą o smokach. Wiesz, ty mnie posłała, kobieto. Naprawdę? Trudno w to uwierzyć. Wiesz to na pewno? Nie. Oczywiście, że wiem. Skoro nie chcesz mi wierzyć, to po co było mnie tam wysyłać? Czy ty wiesz, kobieto, przez co ja przeszedłem? No przecież to masakra to jest jakaś. Tak, oczywiście, że jestem pewien. Nie mam wątpliwości. Szukają kogoś o imieniu Esbern. I nawet wiem, kto to jest dokładnie. Esbern? Esbern. To on żyje? Żyje. Byłam pewna, że Talmor dopadł go wiele lat temu. Ten szalony starzec. Choć to logiczne, że Talmor, próbując odkryć, o co chodzi z tymi smokami, będzie próbował go odszukać. Ja pewnie wiem. Ale czy ty wiesz, co Talmor chce od Esberna? Poza pragnieniem zabicia każdego członka Ostrzy, jakiego uda się wytropić? No. Esbern był jednym z archiwistów Ostrzy. Jeszcze zanim Talmor rozbił nas podczas Wielkiej Wojny. Starożytna wiedza o smokach, jaką dysponowały Ostrza, nie miała przed nim tajemnic. Był nią niemal opętany. Wtedy mało kogo to obchodziło. Wygląda na to, że nie był tak szalony, jak się wszystkim wydawało. No ale nie możecie tego sobie wygooglować. Aha, sorry. W tych czasach jeszcze nie było internetu. Kurde, no.
Więc Talmor uważa, że ostrza wiedzą o smokach. Co za ironia losu. Dajesz wiarę? Co za ironia, prawda? No. Odwieczni wrogowie zakładają, że każda katastrofa musi być dziełem drugiej strony. Tak czy siak, musimy znaleźć Esberna, zanim oni to zrobią. Jeśli ktoś wie, jak powstrzymać smoki, to właśnie on. Wiedzą, gdzie go szukać? Tak, im się wydaje, że on ukrywa się w pęknienie. A jeżeli on jest w pęknienie, a oni go dopadną przed nami, to Esber zginie. W pęknienie, co? No! W takim razie pewnie gdzieś w szczurzych norach. Gdybym musiała się gdzieś ukryć, to właśnie tam. Ruszaj do pękniny. Zajrzyj do wyszczerbionej bani w szczurzych norach. Może tam coś wiedzą. Zawsze to dobry punkt wyjścia. O, a gdy już znajdziesz Esberna... Jeśli myślisz, że ja mam paranoję, przygotuj się na niezłą przeprawę. Jeśli chcesz go nakłonić, by ci zaufał. Po prostu zapytaj go, gdzie był 30 dnia pierwszych mrozów. Będzie wiedział, co to znaczy. Po pierwsze, primo kobieto. Żeby była jasność. Proszę mnie nie rozkazywać! Ja jestem na razie póki co kawalerem. Także my się na baczności, blondi. Chociaż nie zła z ciebie, laska. Ale... Po drugie, powiedziałaś mi coś, co ja już wiem. Przeczytałem to z czarnej teczki Esberna. A po trzecie, to... Co takiego istotnego jest w tym, że jestem smoczym dziecięciem? Ostrza zawsze strzegły smoczego dziecięcia i wskazywały mu drogę. Zapomnieliśmy jednak, czemu to wszystko służy. Ale teraz nasz cel jest jasny. Jestem ostatnią członkinią Ostrzy. Ty zaś jesteś smoczym dziecięciem. Razem powstrzymamy smoki. Nawet jeśli trzeba będzie zwrócić je ziemi co do jednego. Czyli skoro ty jesteś ostatnią z Ostrzy, czyli w chwili obecnej można powiedzieć, że jesteś taką matką Ostrzy, a ja jestem dzieciec... Te, kobieto! Ty rodziny we mnie nie szukaj! Nie, nie, nie! Co się stało w ogóle z Ostrzami? I dlaczego ty w ogóle uciekasz? No, gdzie jest cała reszta? Ostrza zawsze strzegły smoczego dziecięcia i wskazywały mu drogę. Zapomnieliśmy jednak, czemu to wszystko służy. Ale teraz nasz cel jest jasny. Jestem ostatnią członkinią Ostrzy. Ty zaś jesteś smoczym dziecięciem. Razem powstrzymamy smoki. Nawet jeśli trzeba będzie zwrócić je ziemi co do jednego. Nie będzie żadnego razem. A jak jeszcze raz mi ta ścieżka dialogowa przeskoczy, to nie wytrzymam i zjem psa. Pako. Dobra. Jeszcze raz zapytam, po raz ostatni, bo normalnie mnie już dzisiaj nerwy puszczają. Co się stało z ostrzami i dlaczego ty wiecznie uciekasz i dlaczego się chowasz w tej piwnicy? Talmor się stał. Od 30 lat prześladuje każde ostrze, jakie tylko uda mu się wytropić. Dzięki postanowieniom Konkordatu Bieli i Złota wolno mu działać bezkarnie na terenie całego cesarstwa. Co to jest ten cały Konkordat Bieli i Złota? Wielka wojna. Minęło zaledwie 30 lat, a dla większości osób to już zamierzchła historia. A ja mam wrażenie, jakby dopiero co dobiegła kresu. Właściwie to nigdy się dla mnie nie skończyła. Ale odpowiadając na twoje pytanie, Konkordat Bieli i Złota to wymyślna nazwa, jaką nadano traktatowi pokojowemu między cesarstwem a Talmorem. Zakończył on wojnę i ocalił cesarstwo, na pewien czas kładąc kres walkom. Poza tym podeptał jeszcze święte imię Talosa. I dał Talmorowi wolną rękę w kwestii wyplenienia kultu Talosa na obszarze całego cesarstwa. No tak, coś tam dali, ale też czegoś wymagają, tak? A to, że uderzają w to, co człowiek ma najcenniejsze, czyli wiarę, no to... Reszta mówi nie. Kobieto, a dlaczego ty mi jeszcze kawy nie zrobiłaś? No co to za gościna u ciebie jest? W dupie mam, sam se zrobię. Proszę, dzięki, nie ma za co. Pyszna kawa. Mogłabyś przynajmniej ciastko dać do tej kawy. Cholera jasna. Dobra, no to teraz ustalmy jeszcze, czym jest Talmor, dobrze? Nie ma jednej prostej odpowiedzi. Chcesz usłyszeć długą czy skróconą wersję? Nawijaj, ja mam czas. To władcy Aldmerskiego Dominium, czyli terenów, które kiedyś były cesarskimi prowincjami, wyspą Somerset i puszczą Valen. Talmor posuwa się do skrajności, jeśli chodzi o typową dla wysokich elfów arogancję. Uważa, że jest prawowitym władcą całego Tamriel. Już od ponad wieku podskubuje tereny cesarstwa.
Na pierwszy ogień poszła Puszcza Valen, a następnie prowincja Elsweir. Ale nawet ostrza nie spodziewały się wielkiej wojny. Nie doceniliśmy Talmoru, a on wykorzystał to, by nas zniszczyć. Urzekła mnie twoja historia, naprawdę. To było epickie. Słuchaj, kobieto, czyli co? Ja mam teraz iść do pętliny, tak? Bo ja miałem inne plany. Wyobraź sobie, że mam takie trzy kawałki takich medalionów. Był sobie taki jeden człowiek, taki magik, wiesz, bardzo szanowany, lubiany przez całe społeczeństwo. I wyobraź sobie, że trzech jego synów mu tego zazdrościło. Widzisz? Widzisz, jak to jest z rodziną? I ty chcesz tutaj matka, ja, dziecię. No come on. No, z rodziną to najlepiej, to na obrazku tylko. Kobieto, i oni go po prostu zabili. Podzielili ten cały amulet na trzy i ja teraz wszystkie te trzy kawałki już zdobyłem. I mam to przekuć. Tam pod Markart gdzieś mam lecieć. No i teraz mam dylemat. Bo nie wiem, co jest ważniejsze. Czy iść teraz, szukać tego całego Esberna, czy iść przekuć ten medalion? A właściwie to kawałki medalionu. Co ja mam teraz zrobić? Dobra. Idę uratować tego Esberna, zanim dopadnie go Talmor. Bo jak dopadnie go Talmor przede mną, przed nami, no to... Czego ci potrzeba, smocze dziecię? Będzie on raczej chyba kłepał zębami. Ty, kobieto, oddaj ty mnie moje jeszcze rzeczy. Tak, 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 tak. Weź wszystko. Co to teraz był za dźwięk? Aż mi w mózgu zapiszczało. No masakra, dobra. Ojejku, ja jestem teraz przeciążony. Ale dlaczego? Zrzućmy te cholerne tutaj elfie wdzianko. To nie na mnie. Ja jestem nordem. Dla mnie to jest obciach nosić takie jakieś elfickie rzeczy. Co ja to kurna jestem, calineczka? Do jasnej niepodległej. Zrzućmy to. Dobra, żeby to zrzucić, trzeba przejść tu i tu. Tak, teraz ona sobie poszła? To dobrze. Upuścimy elficki hełm, elficki pancerz, elfickie buty, elfickie rękawice. Hej, delfin! Ono na chwilę! Ono coś ci pokaże! Gdzież ona jest? Nie, to nie! Zresztą, jeszcze by się napaliła. Nie, dobra, dobra. Jeśli upuszczony przez ciebie pancerz nie jest ci już potrzebny, mogę go wziąć? Masz to czy teraz... ja ciebie wołałem? Czy ty jesteś jakiś inny? Czy ty się nazywasz Delfi? Delfin? Ty tak się nazywasz? A może lecisz na mnie, co? Co ty tutaj robisz, wynocha? Dobra, weź se to i spadaj stąd. Zaraz go wezmę i od razu założę. Wielkie dzięki. No, bierz i spadaj, mówię. Nie no, masakra przecież to jakaś jest. Dobra, ja sobie w takim razie ubieram moją stalową zbroję. Zdrowia nawet. Co tu jeszcze mam? Moje żelazne buty odporności na ogień. Gdybym to miał wtedy, to smok ziejący ogniem mógłby mi naskoczyć. I co jeszcze? Jakieś buty by mi się przydały, co? Gdzie są moje buty? Gdzie są moje buty? Gdzie są moje buty? Zajumali mi moje buty? Mam tylko te gridy złodziei? Aha, bo jak ubieram zbroję, to od razu mam buty. A, bo se kurna widzicie ten. Nie no, tu mam buty. Jejku, ja już wszystko teraz popierniczyłem. Muszę się zobaczyć. A no właśnie, wszystko teraz popierniczyłem. Mówiłem, że walka ze smokami, trollami i tymi innymi gorolami to się wszystko odbije na mojej psychice i tak się stało. Słuchaj, miałeś wziąć coś tam i spadać, tak? No to spadaj. Dlaczego ja teraz nie mam... No nie, wszystkie moje rzeczy, które miałem jako ulubione, mi się poresetowały. No masakra, przecież to jakaś jest. Wszystko muszę sobie ustawić na nowo. Dlaczego? Co za ciężkie życie. Najpierw tak, ustawimy sobie, to znaczy ja sobie ustawię, gdzie jest mój łuk. Łuk miałem pod jedynką. Tak. Ale to nie tędy, tylko tędy. Tędy droga. Gdzie jest łuk? Pod jedynkę. Okej. Tarcza gdzie jest moja? Tarczę miałem pod dwójką. Tak jest. Pod trójką miałem stalowy miecz porządny.
Tak jest. Pod czwórką miałem żelazny topór. Tak jest. Pod piątką miałem... Co ja miałem pod piątką? Kurde, Werka by pamiętała. Szlak by trafił. Co ja miałem pod piątką? A nie miałem ja... A lipa, bo ja pod czwórką miałem stalowy miecz. Tak, a pod piątką miałem topór. Pod szóstką miałem... Nie wiem co, ale pod ósemką miałem na pewno płomień świecy. Kurza twarz. Dobra, niech to tak na razie będzie. I teraz tak. O, proszę bardzo. I od razu jestem sobą. Zejdź mi z drogi, bo ci zaraz śmignę. Och. Co za spotkanie. Co za ciężkie życie dzisiaj. Masakreła po prostu, masakreła. Dobra. Postanowiłem, że jadę odszukać tego całego Esberna. Zresztą ja tam muszę pogadać jeszcze z Maven Czarną Różą. Także mam interesy w Pęklinie. No. Jedziemy przez Helgen? Niech będzie, że pojedziemy przez Helgen. Tylko słuchajcie, musimy sobie to namierzyć przez GPS. Pęknina. Tak jest. Kawał drogi mamy przed sobą. Dobra. W takim razie zobaczmy sobie jeszcze, bo list żelazny jest już zaznaczony, znaczy zaznaczony i przerobiony, ale moi drodzy, teraz mamy szczur zapędzony w kąt. Podobnie jak my, Talmorczycy również nie mają pojęcia, dlaczego smoki wracają. Odbiło mi się o uszy, jasne, chyba obiło mi się o uszy, że poszukują członka ostrzy o imieniu Esbern, który według Delfini jest ekspertem w dziedzinie pradawnej wiedzy na temat smoków. Musimy go odszukać, nim dopadnie go Talmor. Uważamy to za sprawę najwyższego priorytetu, bo go Talmor po prostu szuka. Także my musimy być pierwsi. No masakreła. Masakreła po prostu. Czekajcie, rzecz. Bo jak ja chcę jechać na Helgen, to nie tędy. Anis, nie świruj mi tu pawiana. No właśnie. Nie ma chwili do stracenia. Patataj, patataj. Jedziemy, słuchajcie. I niech się dzieje wola nieba. A ten tam leży i się opala na środku chodnika. Porąbało go. Esbern. Gdzie on może siedzieć? Szczurze nory. Tylko tam. No bo gdzie? Podejrzewam, że nie siedzi po prostu pod pszczelim żądłem. To zbyt ryzykowne. Będzie siedział tam, gdzie będzie czuł się bezpiecznie. Czyli w gildii złodziei. Piękne widoki, ale moi drodzy, my niestety nie mamy na to czasu. My robimy patataj, żeby jak najszybciej... Podejrzewam, że pod Helgen też będzie haja. Helgen, Helgen, Helgen. Gdzie jest Helgen? Do góry. Na najbliższym skrzyżowaniu skręć w prawo. Gdzie jest cholera najbliższe skrzyżowanie? Tu. Tak jest. Kurza jego twarz. To się porypało. Co? Otwarte bramy do Helgen? A jednak zamknięte. Helgen to było kiedyś miasto. Niestety. Po wizycie smoka wszystko tutaj się zmieniło. Teraz to miasto przerodziło się w... pogorzelinę. Na zgubienie drogi. W której to oczywiście czekają na nas bandyci. Nie mam czasu na pierdoły. Jedziemy pogadać z Esbern. Zanim dopadną go Talmorczycy. A jak go dopadną Talmorczycy, to game over, moi drodzy. To posprzątane. To koniec. Już się niczego nie dowiemy. Powiem wam szczerze, że nie przerabiałem tego questa z Esbernem. Nigdy. To będzie taka moja pierwsza przygoda z nim. Oj, robi się zimno. Robi się nawet bardzo zimno. Muszę znaleźć jakąś naprawdę mocną, solidną broń na cholerne, śnieżne trole. Cały czas mam z nimi problem. Nie ma z nimi żartów. Jedynie to tylko ogniem, jak na razie i póki co, można je zwalczać. Tylko z tym, że trzeba mieć naprawdę rozwiniętą magię, żeby ten płomień ognia był mocny. Żeby miał co najmniej 50% zadawanych obrażeń, bo inaczej to jest lipa. Spadaj, wilczku. Chociaż tak naprawdę wilk mnie natknął. Helgen.
Helgen, pęknij nam w tamtą stronę. Nawet mój kuń się nie przejął tym wilkiem. Słuchajcie, my tutaj żyjemy w zgodzie z naturą. Jak nie musimy, to nie walczymy ze zwierzyną. Wyznajemy jedną zasadę. Żyj i daj żyć innym. No chyba, że zwierz mnie atakuje. No to wtedy już jest coś innego. Akurat goni mnie jakiś wilczek. Coś tam za mną sapie. No oczywiście, że tak. Zagonimy go. Mój koń jest szybszy, bo mój koń ma jednego konia mechanicznego pod maską. I napęd na wszystkie cztery kopyta. Także niech lepiej ten wilk nie fika. No pękniny jeszcze troszeczkę. Także wytrzymajcie, ok? Żeby nie było, że z wami tutaj nie eksploruję. Więc była taksówka, a teraz proszę bardzo jest eksploracja. Także dla każdego coś miłego. Troszeczkę szybkiego transportu i troszeczkę eksploracji. Także musimy tutaj pójść na pewne kompromisy. Gdzie do pękniny? Pęknina, pęknina. Co? Mam zawrócić? Jak to? Co to za gamuj tutaj leży? Co to teraz było? Ła? Co? Co to kuźwa jest? Pegas? No masakra jakaś przecież to jest. No nie, ja nie mam więcej pytań. Gdzie jest ta pęknina? Musimy zawrócić. No przecież ja tutaj dzisiaj po prostu po tym odcinku idę od razu spać, bo jestem tak już zmęczony. Tak jak mówiłem, to jest jakaś masakra. Tutaj jest pęknina. Hej kobieto z drogi. Na skróty walimy. Na co się będziemy? Troszeczkę terenów śnieżnych, troszeczkę terenów leścistych. O, siwy dy. Robię się już głodny. Nic nie jadłem przed nagraniami. Bo mi się nie chciało. Zawsze jak nie chce mi się jeść, to nie jem, ale kiedy potem siadam do gry i zaczynam tak dużo gadać, no to robię się głodny. Dziwne zjawisko, nie? Co to jest? Jakiś kurhan. Proszę bardzo. Mamy kurhan. Gonią mnie wilki? O, w mordę. Co jeszcze? Wszystko przeciwko mnie dzisiaj. Kuźwa. Niech jeszcze tutaj przyleci stado nietoperzy, już będę wszystko wiedział. O, daleko jeszcze do tej pękniny. Skrótów mi się zachciało, no. No, dajcie spokój. Jeszcze tutaj mamy rzekę. Anis, potrafisz pływać? Chyba jesteśmy, w końcu. Dobra. To jest pęknina jak nic. Co to jest? Co tu jest grane? No nie, Anis. Jeszcze ty mi tutaj świrujesz pawiana? Czym cię nakarmili? Księżycowym cukrem? No masakra przecież to jakaś jest. Anis, ja cię proszę. Serio? Zaraz pójdziesz dmuchać. Och. Idziemy poszukać tego Esberna, bo ja mam się już dość. Mówię wam. Włącz sobie Skyrima, mówili. Będziesz bawił się jak jasna cholera, mówili. No tak, bawiłem się jak jasna cholera. Esbern, gdzie ty jesteś? Najuczciwsze ceny i najlepsza jakość w Skyrim. Chodzą pogłoski, że na nowo formują obrońców świtu. Łowców wampirów czy coś takiego. W starej twierdzy nieopodal pękniny. A powiedz mi jedną... przyłączenie się do nich. Powiedz ty mi jedną rzecz, wojaku. A co mnie to gówno obchodzi? Proszę mi tutaj nie humhumować na służbie. Czyżby Esbern był tu? W świątyni Mary? Niech spłynie na ciebie łaska Mary. Przepraszam, czy tu jest jakiś Esbern? No marker taki duży, to myślałem, że Esbern jest tu.
Dziwne. Komnata umarłych? A po co ja tam idę? Przychodzisz kpić z opiekunki grobu? Nie, kobieto. Co ci do łba strzeliło? Coś ty w ogóle za jedno? Dostrzegam w twych oczach brak zrozumienia. Co ty do mnie gadasz takie rzeczy? Jaki brak zrozumienia? A kto mnie zrozumie? Czy ty wiesz, kobieto, przez co ja dzisiaj przyszedłem? Ja dzisiaj... A nawet i tak mi nie uwierzysz. Co ty tu w ogóle robisz? Jeśli pytasz, czy sama doglądam komnaty umarłych, to odpowiedź brzmi tak. Myślisz, że ktoś tu ruszy szpadlem, żeby mi pomóc? To źle myślisz. Zostawcie brudną robotę starej Alessandrze. Słuchaj, ja się o tę robotę nie prosiłam. Dostałam ją po ojcu. I ty się jeszcze użalasz nad sobą. Zamienimy się? Ja ganiam po całym Skyrim. Walczę z psychopatami. Strzelają do mnie z tazerów. Kobieto, ze smokami walczę. Z trollami walczę. Masakra przecież to jakaś jest. To przecież i ty se tu siedzisz w ciepłym pokoiku. W blasku świec romantycznie. I co ty mnie tutaj normalnie będziesz tego... A dlaczego ja mam ją pytać o ojca, kiedy ja nic nie wiem o żadnym ojcu? Nie będę ją o to pytał. Proszę cię, zachowuj się porządnie, kiedy tu jesteś. Ty mnie, kobieto, kultury uczyć nie będziesz. To jeszcze ja ciebie mogę nauczyć. Jezus, Ben. Co ty, te... Kobieto... Zostaw ją! To znaczy, ty ją zostaw, ale ja tylko sobie wytrychy wezmę, dobrze? Kobieto... Co tak na mnie patrzysz? O co, come on? Co tu się w ogóle dzieje? Przecież ona się jeszcze ruszała przed chwileczką. Aha, bo szparałem je w kieszeni. Dobra, no to dlatego się ruszała. Nieważne. Gdzie jest Esben? No przecakuca jego fuks. Przecież ja mam tutaj jasno widzenie. Dlaczego ja tego nie używam? Jak to? Przeczuwałem, że on tam gdzieś się chowa. Co jest? Moje jasno widełko przestało działać. Kobieto, jasno widełko mi się popsuło. Przychodzisz kpić z opiekunki grobu? Co jest do chuja z moim światełkiem? No to ja już nie wiem. Nie no, przecież ja tu zaraz jobla dzisiaj dostanę. Hej, ty kobieto, słuchaj no, musimy pogadać. Dostrzegam w twych oczach brak zrozumienia. Jakiego zrozumienia? Kobieto, to ty mnie zrozum. Szukam Esberna. Wszystkie ślady prowadzą tutaj, ale moje jasno widełko się popsuło i nie wiem, gdzie on tutaj jest. Powiedz mi, gdzie jest Esbern, bo ja nie mam czasu. Talmorczycy idą. I że to ja niczego nie rozumiem. No masakra. Kurwa, dziot. Proszę cię, zachowuj się porządnie, kiedy tu jesteś. Tak ja zaraz wezmę. Jak przez kolano przełożę. Po dupie wyczaskam. Kurde, ja znajdę Esberna sam. Esbern! Esbern? Nie, na szczęście to tylko szkielet. Kurde, gdzie on jest? No ale jak potrzebujesz to? Potrzebujesz czegoś? Chwila. Czy ja mam tutaj więcej celów niż jeden zaznaczony? Nie, mam tylko ten jeden. Mam zbadać czuże nory w poszukiwaniu kryjówki Esberna. To co ja tutaj robię do diabła jasnego? No masakra, no dlaczego ja od razu tego nie przeczytałem, że to szczurze nory mają być? Szczurze nory. A patrzcie, a to mnie dalej tam po prostu kieruje. No przecież to jest jakaś masakra. Wszystko dzisiaj przeciwko mnie. Musisz się chronić. Kup zbroję od Grelki. Kup zbroję od Grelki. A ci tam siedzą i zawijają to w te sreberka. Masakra. Szczurze nory, nadchodzę. Chwila. Znam przecież skróty. To gdzie one były? Tutaj gdzieś z tyłu, nie? Po co ja mam przechodzić przez te wszystkie takie komnaty? Jeszcze tam są... te... Strażnik pękniny. Spodobał ci się stalowy miecz, tak? Nie. Dobry wybór do cięcia i dźgania. Chłopie, gdzie jest moje potajemne wejście? Kurde, ja tutaj miałem takie potajemne wejście. Gdzie ono jest?
Co zrobili z moim potajemnym wejściem? Gdzie to było, te moje potajemne wejście? To chyba nie tutaj. Tutaj też nie. Gdzie jest moje potajemne wejście? Zgubiłem moje potajemne wejście. I co teraz? A nie było to tutaj, te moje potajemne wejście? Tutaj jest moje potajemne wejście. Hej ty, Nora Snow! W czym może ci pomóc skromna służka Talosa? Podaj mi swój numer telefonu. A zresztą... Niech Talos ma cię w opiece. Wyjdź za mnie. Dobra. Nie ma czasu na pierdoły. Stryk, schodzimy. Kurde no. Och. Poszukamy tego Esberna. Witaj. Co Safir może dla ciebie zrobić? No i to się mnie podoba. I proszę się mnie o to pytać co 5 minut. Regularnie. Na wszelki wypadek, gdyby mi coś strzeliło do głowy. Co może dla ciebie? Chcesz porozmawiać? No to proszę. Kobieto, z tobą zawsze, ale nie teraz, okej? Okay? Tak? Może zobaczymy się w gildii. Ej, jak leci? Uratowałem naszego. Uratowałem naszego, słuchajcie, uratowałem naszego, jestem bohaterem. Uratowałem go w talmorskiej ambasadzie. Wróć chcesz do porozmawiać? Mnie, jeśli będziesz potrzebować no lekcji kieszonkostwa. Zamknijcie się wszyscy, szukam Esberna. Gdzie może być Esbern? No, dobrze. Ciemność widzę. Widzę ciemność. Ale czekajcie, naprawimy to. Światłość niech się stanie. Bracia i siostry, przynoszę wam światłość. Gdzie to jest? To ty jesteś Esber? To jest jakiś wekel człowieczy. Że jaki? Nie ma tutaj Esberna nigdzie? Dobra, pogadam z nim. Hey you! Więc to ciebie wybrał Brynjolf. Jak dla mnie nie prezentujesz się nadzwyczajnie. Słuchaj. Nie mam czasu na pierdoły. Szukam człowieka, który nazywa się Esbern i on jest tutaj w pęklinie. Szuka go wielu ludzi. Nie wiem jak się nazywa, ale sporo zapłacił, żeby nikt nie dowiedział się, że tu jest. Zadekował się w szczurzych norach. Rzadko stamtąd wychodzi. Ktoś przynosi mu żarcie i inne rzeczy. Z tego co słyszałem, to szurnięty staruch. Trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby tam siedzieć. Słuchaj, facet, ustalmy sobie jedną rzecz. Mówisz mi, że on jest w czużych norach. A gdzie my, kuźwa, teraz jesteśmy? Jak nie w czużych norach? Ten ukrywający się starzec, gdzie on w ogóle mieszka? Instrukcje! Ukrywa się w czużych norach. Uważaj, nie tylko ty go szukasz. Czy ja gadam z idiotą? Kto jeszcze szuka Esberna, bo mówiłeś, że szuka go wielu ludzi. Groźnie wyglądające elfy, które się nie przedstawiły. Zajebiście. Reszty możesz się domyślać. No oczywiście, że się domyślam. Talmorczycy już tutaj są. Kurwa dziot. Czy mówią w gildii o tym, że uratowałem waszego ziomala w ambasadzie Talmoru? Cóż, udało ci się dokonać czegoś, czego Vex nie mogła zrobić w Złotoblasku. Więc wypadasz całkiem nieźle. Podobno dziękuję, nie trzeba światów. Coś tam znaleźć. Dajcie 4 browary. Coś, co może być problemem dla gildii. Uważaj na siebie i rób, co każe Mercer. On to rozgryzie. Ludzie, wy mnie mówcie, gdzie Esberna mam szukać. Bo zaraz zrobię z mojej szpadelki użytek. Kto mnie tam pcha bezczelnie? Tak. Te piaski są zimne, ale Khajiit czuje... Ten, który wychodzi. To jak ci piaski są zimne, to oddaj sen do tych piasków ciepły mocz i już ci będzie ciepło. Przecież ja kurwa nie będę o twoją kuwetę dbał. Wpadło ci w ręce coś, o czym warto pogadać? To jest Vex. No i co? Załatwione czy nie?
Nie mam czasu te zapierdoły. Powodzenia. Chyba, że pójdzie ze mną na kolację. Och, no masakra przecież jakaś to jest. Gdzie siedzi ten staruszek? Jest tam kto? Ożeś ty w mordę! Serio? Chcą mnie zabić? Na śmierć? Jaja sobie robią chyba. Zajebiście! Cholerny pieprzony elektryk! Tazerem na mnie? O ty skurwiu. Dajcie mi łuk. A masz! No dobra, coś potrafisz. Chodź tu, chamie jeden. Chodź tutaj, noga. Co ty myślisz, jak masz gejowski chem, to możesz mnie... Masz! Elektryk! O nie! Na mnie? Prądem? Masz! Na mnie, kuźwa bohatera, prądem? No dobra. Rozprawmy się z nimi wszystkimi. A bobie wkurwili teraz. Nie ręczę za siebie. Nie, to jest za dużo na dzień dzisiejszy. To jest... O, pochodnie sztuk 3 przydadzą się. Pochodnia tutaj jest na wagę złota. Zwłaszcza, że bateryjki mi w mojej latarce siadły. Dobra, idziemy dalej. Ja im wszystkim tutaj pokażę. Ja ich wszystkich usmażę. SBN, mam nadzieję, że jesteś tego warty. A wejrzę no strzałę sobie. SBN jest tam gdzieś na dole. Aha, a więc to takie buty. Coś tu trzeszczy. Zabili Norda? Mojego ziomala? Tutaj może być więcej Talmorczyków. Nie wierzę, że Talmor wysłał tylko 3 ludzi. To znaczy ludzi. Jakie to tam ludzie? Przecież to elfy pospolite są. Skubane. Krasnoludzki topór? Co on tutaj robi? Ktoś tutaj leży? Nie ktoś, tylko coś. Worek. A w nim tomaty. A co ja to kurna teraz? To nie jest Farming Simulator 17. Kurczę, piórko. Coś mi kamera teraz zaczęła mrugać. Mam nadzieję, że wszystko rejestruje. Wybaczcie, ale muszę skorzystać tutaj z czaru, bo się pogubiłem. Czy moje jasną widełko będzie działać teraz? Działa jasną widełko. Naprawiło się. Okej. Jednak ta magia do czegoś się przydaje. Co jest? Jasno widełko się popsuło znowu? Nie, jest, dobra. Ja mam tam skoczyć? Jasno widełko, postarało cię? No dobra. Gdzie skoknąłem gdzieś? Co to diabła? Nie, podoba mi się to. O cholera! Ostrożnie z tym ogniem! Bo dupa mi się przysmaży. Niby tam, ale pozwólcie, że zaspokoję swoją ciekawość. Łe, do diabła. Nie ma nic ciekawego. A co tam jest?
tamtą stronę? Dobra, wracamy. Esbern, już cię szukają. Wszyscy cię szukają. Ale to ja znajdę cię jako pierwszy. Cicho mnie tam, spokój. Dość się tutaj nastresowałem dzisiaj. Jeszcze będą mi tutaj dmuchać do ucha. Gdzie jest Esbern? Serio? Muszę to otwierać? Nie, podoba mi się to. Nóż? Tak. Książka? Tak. Wiadro? Tak. Kałamarz? Nie. Że co? Dobra, przygotujmy się na wszystko. Może łuk najpierw, co? Ja sobie tutaj muszę zrobić takiego kombosa, że pod dwójką, ale to sobie muszę markery przypisać. Nie, nigdy mnie nie znajdziesz. Co ona ma? Ma jakieś majaki, czy co? Dobra, powolutku. Wiadro, nóż, książka, kałamarz, kamień. Nie, nie, nie. Nie, no tu trzeba psychiatry, nie łuku. Idź sobie! Nóż? Esbern! Wilma! Open the door! Co? Nie, to nie ja. Nie nazywam się Esbern. Nie wiem, o czym mówisz. Esbern, no weź, otwieraj te drzwi, bo kuźwa, nie mam ochoty na żarty, dobrze? No Delfin mnie przysyła, no. Otwieraj. Delfin? No, Delfin. Jakim cudem udało ci się ją znaleźć? A ona skierowała cię tutaj. I oto jestem złapany w pułapkę, niczym szczur. Słuchaj, otwieraj te cholerne wrota, okej? Okay? Musimy pogadać. Przede wszystkim Delfin potrzebuje twojej pomocy w powstrzymaniu smoków. Więc otwieraj te cholerne drzwi. Więc Delfin nadal prowadzi walkę, choć minęło tyle lat. Lepiej wejdź do środka i powiedz mi, jak udało ci się mnie znaleźć? I czego chcesz? Otwieraj te drzwi, bo jak zaraz załaduję kopa w nie. Co to za kobieta tam tak? Zawsze zacina. O, proszę. Jeszcze tylko kilka. Moi drodzy, z tego co widzę, to właśnie brakło mi prawdopodobnie... Zrobione. Pamięci na karcie. Czuj się jak u siebie w dach lepiej. I zniknąłem wam tutaj z widoku. Teraz możemy porozmawiać. Więc Delfin wciąż walczy. Po tych wszystkich latach. Myślałem, że do tej pory zdążyła zrozumieć, że nie ma nadziei. Lata temu próbowałem ją przekonać. Jak to nie ma nadziei? Jeszcze do tego nie doszliście? Co jeszcze musi się stać? Byście się obudzili i zobaczyli, co się dzieje. Alduin powrócił, jak przepowiedziano. Smok z zarania czasów, który pożera dusze zmarłych. Nikt nie ucieknie przed jego głodem, ani tu, ani w zaświatach. Alduin pożre wszystko, a ten świat się skończy. Nic go nie powstrzyma. Próbowałem im powiedzieć, nie chcieli słuchać. Durnie. Wszystko się spełnia. Mogłem jedynie obserwować nadejście naszej zguby. Ale ty, Esbern, ty mnie tu coś od rzeczy gadasz. Mówisz o dosłownym końcu świata? Że co, że koniec? I nie będzie już nic więcej? O tak. Wszystko zostało przepowiedziane. To początek końca. Alduin powrócił. Tylko smocze dziecię może go powstrzymać. No bez jaj. Ale o żadnym smoczym dziecięciu nie słyszano od stuleci. Wygląda na to, że bogowie mają nas już dość. Zostawili nas samym sobie jako zabawki w rękach Alduina, pożeracza światów.
Nie no, no, Esber, no nie panikuj, bo cię spoliczkuję. Jest jeszcze nadzieja, Esbernie. Ja jestem smoczym dziecięciem i to oficjalnym. Kapisz? Co? Ty? Czy to może być prawda? Smocze dziecię? Czyli wciąż jest nadzieja. Bogowie nas nie opuścili. Musimy iść. Szybko. Zabierz mnie do Delfin. Mamy wiele do omówienia. Ale... Esbern! Esbern! Nie! Esbern! Czekaj! Esbern! Czekaj tutaj! Kilka rzeczy. Bardzo dobrze. Muszę potrzebować. Nie. Bezużyteczne śmieci. Gdzie ja położyłem swój opatrzony przypisami Anuad? Esbern, na twoim miejscu zabrałbym zapasową parę pampersów. Wiem, goni nas czas, ale nie wolno nam zdradzać sekretów Talmorowi. Muszę przynieść jeszcze coś. Dobra. Cóż, to chyba wystarczy. Chodźmy. Nie, nigdzie nie idziemy. Pójdziemy dopiero w następnym spotkaniu za 2 tygodnie. Tak chciałem powiedzieć w sumie. Moi drodzy, ponieważ ja widzę, że kamerka po prostu odmówiła mi posłuszeństwa, dlatego już mnie nie widzicie, bo brakło miejsca na twardym dysku. A no dlaczego? Ano dlatego, że dzisiaj mam taki dzień, w którym nagrywałem aż 3 materiały na zapas, bo potem będę ciężko pracował i nie będę miał na to czasu. Dlatego dzisiejszy dzień przeznaczyłem sobie na przyjemności. Tylko jak widzieliście z początkiem tego odcinka, te przyjemności... No, troszeczkę mnie zirytowały. Naprawdę było bardzo nerwowo. Także moi drodzy, my się spotykamy za 2 tygodnie w The Elder Scrolls V Skyrim. Mam nadzieję, że będziecie obecni, że będziecie nam towarzyszyć, ponieważ tego tutaj, jak widzicie, z Berna trzeba przetransportować do... Właściwie... Orzesz kur! Łow mordę! Skurweseł! Esben, chowaj się! Holender, jasny. Co za dzisiejsze spotkanie? To jest jakaś masakra przecież. Gdzie są moje tutaj... Co? Nie mam żadnych mikstur? Co? No, come on. Trudno, ryzyk fizyk. Nieczysta walka, walę mu po plecach. Ale mam to w dupie. Na tyle. Cholera, tu jest więcej talmurczyków. Chodź, Esbern, zamkniemy się tutaj na 10 spustów. Musimy tutaj przetrwać przez całe 2 tygodnie. Chodź mi, Esbern, pośpiesz się. Rusz dupę. No jak tam sobie chcesz. Tak czy inaczej, moi drodzy, widzimy się, mam nadzieję, za 2 tygodnie. Jeszcze jakaś obłąkana kobieta tam coś od nas chce. Także, no, bo czas, że tak powiem, naszego spotkania dzisiaj już minął. Jest ponad 90 minut, a po drugie, ja sobie muszę odpocząć, bo czuję się jak po szychcie. Moi drodzy, do zobaczenia, do widzenia na dzień dzisiejszy. Trzymajcie się cieplutko, pa!